polskie community Summoner Sword nie jest duże w porównaniu do innych krajów Europy czy Ameryki lub Azji. Jednak mam nadzieję, że poradnik dotrze do kilku początkujących osób, którym on pomoże. Ze słowem wstępu, Summoner's War jest mobilną strategią turową wydaną przez koreańskie Comptuas. W grze wcielamy się w przywołacza, który przywołuje potwory różnych żywiołów i używa ich w walce przeciwko innym graczom lub instancjom jak PvE. Grę zaczynamy nudnym tutorialem, w którym mamy dostępne trzy potworki, którymi są Water Fairy, Wind Vagabond, Fire Hellhound. Twórcy nie wybrali losowych potworów na starty. Każdy z tych mobków będzie przydatny na miarę upływu czasu, zaczną odstawać od innych. Postaram się omówić te startowe potwory trochę później. Ogólnie celem w grze jest ciągły postęp i grind, więc jeżeli ktoś nie lubi grindu, to ta gra nie będzie dla niego. Ogólnie śmierdzi ta gra trochę sandboxem rozmaiconym typową dla MMO fabułą scenariuszem. No i w takim razie pojawia się pytanie, jak progresować. W skrócie, levelując potwory, ewoluując je, awakenując je, co potem wyjaśnię, ubierać w runy, co też potem wyjaśnię, i skill upować, co też potem wyjaśnię. Także w dużym skrócie. Wszystkie wyżej wymienione aspekty są bardzo ważne i decydują o rozwoju naszego konta, naszych potworków. Jednak ubieranie w runy i skill upowanie jest chyba najważniejszą rzeczą i najbardziej zaniedbywaną rzeczą przez początkujących graczy, gdyż większość myśli, że levelując je, awakenując, dostaną one wystarczająco dużo statystyk, żeby robić jakieś silniejsze instancje, a potem dziwią się, że nie mogą ich zrobić. Overruny dostajemy za robienie scenariusza, nagrodę za wygranie walki, za misje, za challenge, które są dostępne w głównym menu pod przyciskiem challenge, oraz w Kairos Dungeon, który jest najważniejszym miejscem do zdobywania run i pierwszym celem w grze w większości graczy jest zrobienie drużyny, która będzie mogła poradzić sobie z poziomem 10 Giantów. Taktyk na runowanie potworów pewnie jest wiele, jednak moją poradą dla kogokolwiek, kto zaczyna tę grę, byłoby, żeby ubierać te runy, które mamy, bo nie ma tych run dużo, oraz jeżeli wyleweluje się potwory na wyższy level i zrobi je na więcej gwiazdek w taki sposób, że będą sobie te potwory radziły na poziomie Hell, na pierwszym poziomie instancji Garden Forest i na Mount Seas, na poziomie Hell na trzech gwiazdkach. Po prostu siedziałbym tam tak długo, aż nie wyfarmiłbym satysfakcjonującej ilości pięciogwiazdkowych runek dla moich potworów, żeby później przenieść się na dalsze poziomy scenariusza i żeby zacząć farmić Gianty na Kairos Dungeon. Ogólnie na samym początku gry nie skupiałbym się na statystykach potworów i tym, jakie runy dają statystyki, substatystyki i co ludzie radzą robić na internecie, ponieważ nie mamy wystarczającej ilości run, żeby bawić się w takie rzeczy. Oraz na samym początku gry największy progres, najwięcej dają nam sety, które otrzymujemy z runek. Czyli na przykład lepiej jest włożyć byle jakie Swift runy, jeżeli chcemy, żeby potworek był szybki, niż szukać runki z statem Speed na drugim slocie, albo szukać substatystyk Speed dla tego potwora. Ponieważ to nie ma po prostu sensu. I tak te runy zmienimy, więc mija się z celem szukanie nie wiadomo jakich run dla potworków we wczesnej fazie gry, bo zmienimy je po prostu. Kolejną rzeczą jest ulepszanie run i tu jest, sugeruje się zasadą, którą poznałem bardzo dawno temu w internecie, nauczyłem się o to innych graczy i na stronach internetowych poświęconych Summoner's War. Chodzi o to, żeby tych jedno, dwóch, trzech gwiazdkowych run nie ulepszać zbytnio, tylko je próbować zamienić od razu na czterogwiazdkowe runy. Czterogwiazdkowe runy ulepszać na mniej więcej plus 9, plus 12, jeżeli mają bardzo dobre substatystyki, które nam się podobają. Pięciogwiazdkowe runy ulepszać na plus 12, ewentualnie plus 15, jeżeli bardzo potrzebujemy runek na plus 15 albo mają bardzo dobre substatystyki, ponieważ nawet gracze bardzo doświadczeni w tej grze potrafią używać pięciogwiazdkowych runek, które mają bardzo dobre substatystyki, na przykład 4 razy podeszł speed
power-upując tą runkę. A sześciogwiazdkowe runki to albo plus 12, albo plus 15, jeżeli po prostu są dobre. Myślę, że to tyle o runach we wczesnej fazie gry. Do run na pewno wrócimy później, omawiając potwory, albo omawiając wymagania statystykowe, statystyczne na dane instancje typu Gianty, Smoki, Necro, Toa itd. A teraz możemy przejść do omówienia trzech początkowych postaci, które dostajemy na start. Na sam start dostajemy Water Fairy, która jest healerem. Dla mnie jest beznadziejnym healerem, na początku daje radę, bo jest, zdaje się, jej heal jest zależny od attack power. Tak, zgadza się, jej heal jest zależny od attack power. Ta postać trochę bije i leczy od attack power, więc daje nam sustain i damage we wczesnych scenariuszach i tak dalej, więc można ją zrobić na 25 level, wylewować na tych trzech gwiazdkach, jednak ja osobiście nie czterogwiazdkowałbym jej, chyba że chciałbym jej użyć jako fooda do ewolucji czegoś na 5 gwiazdek. Ani też bym jej nie awakenował, bo jedyny użytek później w zasadzie to jest PvP, bo jej trzeci skill, jak ją awakenujemy, dostaje slipa na dwie tury, który jest średnim skillem i tak czy siak, bo to jest slip i nic więcej. Myślę, że to tyle o tym potworku, bo nie potrafię o nim gadać, nie lubię go i tyle. No. A jeżeli ktoś już chce nim grać konkretnie na początku, to bym po prostu zbudował ją chyba fatal seta, żeby biła i leczyła trochę więcej. Drugim potworem, którego dostajemy jest... nie pamiętam, którego, w jakiej kolejności dostajemy te potwory, ale na przykład dostajemy Fire Hellhounda, który jest już dobrym potworem. Lubię tego potwora i można go śmiało używać w trochę późniejszym etapie gry. Ten potwór jest typowym damage dealerem, aka DD. Jego pierwszy skill ma nawet przelicznik i recoveruje 30% zadanych obrażeń jako nasze HP. Wraca nam to. Drugi jego skill bije dwa razy. Jest to bardzo duży damage z tego skilla. Może wejść. Jeżeli odpowiednio urnujemy tego potworka, to potrafi dużo bić. A po awakenowaniu tego potworka daje nam nawet fajnego buffa, bo na 3 tury zwiększa nam attack power i critical rate wszystkich sojuszników. Czyli jeżeli chcemy tego potworka używać na arenie czy gdziekolwiek indziej, to zwiększy nam damage ogólny wszystkich innych potworów i będzie nam łatwiej nukować potworki przeciwników. Trzecim potworem jest Vagabond Wind. Myślę, że najbardziej niedoceniany potworek z tej trójki, a którego ja chyba najbardziej lubię, ale i tak go zmieniam, jak tylko dostanę coś innego, czego mogę użyć zamiast niego. A czemu mi się tak podoba? Bo bije od max HP. Bije od max HP, pierwszy skill. I daje death breaka, co jest bardzo dobre w połączeniu z buffem Fire Hellhounda. Jest takim po prostu słabszą wersją Dariona. Kiedyś omówię wszystkie dobre potworki na dwóch, trzech gwiazdkach. Pogadam więc o Darionie. Drugi skill atakuje dwa razy i ma szansę na zmniejszenie attack power, co jest bardzo dobre przeciwko bossom, bo bossy ogólnie lubią dużo bić, na przykład Giant, więc attack break jest bardzo dobrym debuffem do posiadania w swoim skillsecie. A trzeci skill po awakenie jest chyba moim ulubionym skillem tego potworka i wydaje mi się, że to jest zbyt dobry skill jak na potworka, który ma tylko dwie gwiazdki, bo atakuje potworka i ma szansę na zmniejszenie jego atak bara do zera, czyli jak na przykład atakujemy potworka i miał on mieć turę po nas i nam wejdzie ten debuff, to atak bar setuje się do zera i rusza się inny potworek, na przykład nas, oraz ten potworek prowokuje i ten provoke nie można go zrezistować. Więc tak jakby Wind Vagabond odbiera dwie tury przeciwnikowi, co jest trochę OP jak na
gwiazdkowego potworka. Jednak jest dużo takich potworków, które mają podobny skillset, jednak mają trochę więcej gwiazdek, więc myślę, że warto używać na początku Wind Vagabonda. Kolejnym potworem, którego dostajemy, jest... się wydaje, że kolejny w kolejności będzie Light Garuda, Tion. Jest to support. Jest to na pewno support, który może zestunować pierwszym skillem, drugim skillem oddaje zupełnie atak bar sojusznika do pełna, zwiększa mu atak power, co jest w miarę fajnym skillem, jeżeli rzucamy go na jakiegoś DPS-a w DD w PvP, albo po prostu... No, nigdy nie doceniałem tego skilla, jednak ma on coś w sobie, że sprawia, że potworek jest dobry. Oraz trzeci skill, revive i heal w jednym. Przywołuje, jeżeli umrze nam potworek, to przywołuje go z powrotem do życia. Ale strasznie duży cooldown ma ten skill. 7 tur, co jest bardzo dużo. Jeżeli go wyskillapujemy, to jest 5 tur cooldownu. To jest i tak dużo jak na heala i revive'a. Kolejnym potworkiem, którego dostajemy, jest Light Elven Ranger, którego nie lubię. Nigdy nie lubiłem. Zwykły damage dealer, który nie ma zbyt dużych przeliczników, nic specjalnego sobą nie prezentuje. Nigdy go nie używałem. Nie wydaje mi się, żeby mógł wbijać dużo obrażeń. Mi się wydaje, że też dostaniemy dużo więcej lepszych potworków, które biją obrażenia niż on. Jednak jest potworkiem, który po Awakenie ma leader skilla, który daje nam 15% speeda, co jest nawet dużo na początkowy etap gry. Jednak nie potrzebujemy, to się głównie przydaje na PvP, a nie potrzebujemy outspeedować przeciwników na tych najniższych levelach, bo nie ma... I tak prawdopodobnie wygramy, większość walk się wygrywa we wczesnej fazie gry na PvP, chyba że już nam zacznie dobierać przeciwników, które mają 30, 40, 50 levele, to i tak nawet jeżeli użyjemy leader skilla, który pozwoli nam outspeedować przeciwnika, i tak pewnie nie będziemy mieli tyle koni mechanicznych, żeby z nimi wygrać. Więc jeżeli ktoś chce mieć leader skilla, proszę sobie go budować, używać, ja nie polecam. Chociaż mogę się mylić, może są osoby, które go używały i są z niego zadowolone. No ja nie używałem, nie jestem zadowolony. I kolejnym potworkiem, którego dostajemy, jest bardzo dobry potworek, który dostał buffy jakiś czas temu i jest bardzo niedoceniany przez środowisko, bo jest po prostu darmowym potworkiem, którego dostajemy na start i większość ludzi nim gardzi. A prawda jest taka, że ma 3 skille AOE, co jest bardzo dużo. Ma duże przeliczniki na tych skillach. Te jego AOE skille biją praktycznie tyle samo, co bije moja Alicja, która jest nad 5. Oraz przy niedawno wprowadzonym systemie challenge możemy dostać Vampire Seta, 5-gwiazdkowego bodajże, który nam umożliwi farmienie lapis na Feymon Hell. Jeżeli ją awakenujemy, zrobimy na 5 gwiazdek i ubierzemy w te Vampire runki, będzie mogła ona farmić Feymon Hell, co jest naprawdę wielkim ułatwieniem dla każdego gracza, który rozpoczyna przygodę w Summoner's War. Jest po prostu coś dobrego. 3 AOE skille, które cię leczą. Jeszcze jej trzeci skill leczy sam siebie bez Vampire Setu. Więc daje to jej bardzo duży sustain, bardzo duży damage. Potrafi wyfarmić w wczesnej etapie gry Feymon Hell, pierwszy stage, co jest bardzo, bardzo ważną rzeczą. Myślę, że to by było na tyle o początkujących potworkach, bo więcej się nie dostaje, więcej potworków możemy albo wyfarmić, albo przywołać. A inne potworki mam zamiar omówić w innym tutorialu, więc myślę, że pora się pożegnać ze wszystkimi, którymi chciało się to oglądać, którym to pomogło. I liczę na to, że znajdzie się jakiś feedback i będę miał dla kogo produkować więcej epizodów tej serii, żeby popularyzować tę grę, nauczyć więcej ludzi w tą grać, zaszczepić tego bakcyla, żeby ludzie chcieli grać w tę grę i im się podobało. Więc dziękuję za uwagę. Cześć!